Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przywitać wszystkich Państwa na drugiej edycji Europejskiego Forum Rolniczego organizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i spółkę AgroPromotion w G2 Arena w Jasionce. Spotykamy się dzisiaj tutaj po raz kolejny, aby porozmawiać o przyszłości rolnictwa, obszarów wiejskich, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Jak zapewne wielu z Państwa wie, tradycja tych spotkań sięga 2002 roku, kiedy to z inicjatywy pana Artura Balasza, przyjaciela marszałka Senatu pierwszej i drugiej kadencji, pana Józefa Ślisza. W rocznicę jego śmierci w marcu grono przyjaciół gromadziło się właśnie tutaj w Jasionce, aby uczcić pamięć pana marszałka. I te spotkania przyjaciół ewoluowały w formę debat z udziałem najważniejszych osób zajmujących się sprawami rolnictwa i polskiej wsi. Od 2011 roku przybrały formę konferencji, a od roku ubiegłego spotykamy się właśnie tutaj w G2 Arenie w takim bardzo zacnym, szerokim gronie, żeby dyskutować o wszystkim, co trapi polską wieś i rolnictwo. Również od 2 lat nasza fundacja przyznaje nagrodę imienia Józefa Ślisza, której celem jest uhonorowanie organizacji bądź osób, które wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskiej i zajmujących się szeroko pojętym rozwojem obszarów wiejskich. I laureata 3. edycji nagrody poznamy w dniu jutrzejszym o godzinie 11. Nasze wydarzenie jest niewątpliwie najważniejszym z punktu widzenia naszej fundacji, ale fundacja to nie tylko konferencja. Prowadzimy bardzo szeroką działalność w zakresie wspierania inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich i rozwoju małej przedsiębiorczości, jak również realizujemy projekty edukacyjne i prospołeczne, które są adresowane zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych zamieszkujących obszary wiejskie. Prowadzimy również działalność badawczą i ekspercką w ramach funkcjonującego przy Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, którego pracami kieruje Rada Programowa Fundacji, na czele której stoi pan premier Jerzy Buzek. I chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania się z naszymi materiałami i opracowaniami, które będą dostępne na naszym stoisku. I chciałbym też przywitać naszych szacownych gości. W pierwszej kolejności chciałbym przywitać pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, dziękując za objęcie patronatem naszej konferencji. Chciałbym przywitać również panią Halinę Szymańską, szefową Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Witam również wspomnianego wcześniej byłego premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jerzego Buzka, przewodniczącego Rady Programowej Fundacji i przewodniczącego Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim. Chciałbym również serdecznie witać kolejny raz arcybiskupa Andrzeja Dzięgę z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Serdecznie witam. Witam również gospodarzy tego miejsca, pana Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego. Jednocześnie dziękując za życzliwość i wsparcie w organizacji naszego wydarzenia. Witam również pozostałych członków zarządu województwa. Chciałbym również przywitać serdecznie panią Lucynę Podkalicz, wicewojewodę podkarpackiego. Za chwilę dojdzie do nas pan komisarz Phil Hogan, na którego niecierpliwie czekamy, ale korzystając z okazji powitam naszych pozostałych gości zagranicznych. Panią Aniko Juchas, podsekretarza stanu do spraw gospodarki rolnej w Ministerstwie Rolnictwa Węgier. Pana Fernando Miranda Sotillosa, sekretarza generalnego w Ministerstwie Rolnictwa, Rybołówstwa i Gospodarki Żywnościowej Hiszpanii. Swoją obecnością zaszczycił nas również pan Jiří Šír, wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa Czech. Witamy również pana Wolfganga Burczera, zastępcę dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej do Spraw Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej. Oraz pana Simplis Noala Fonku, przedstawiciela Komisji do Spraw Rolnictwa Unii Afrykańskiej. Chciałbym również przywitać i właśnie
Nasz bardzo ważny gość zaszczyca nas w tej chwili swoją obecnością. Serdecznie witamy pana Phila Hogana, komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. Chciałbym również przywitać pana Waldemara Dubaniowskiego, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Tajlandii. Pana Marka Prawdę, dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Niestety z przyczyn zdrowotnych nie będzie z nami dzisiaj pana ministra Gabriela Ciszaja ze Słowacji, natomiast chciałbym przywitać obecną tutaj delegację Ministerstwa Rolnictwa ze Słowacji. Chciałbym również przywitać panią Angelikę Możdżanowską, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Innowacji, pełnomocnika rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Pana ministra Ryszarda Zarudzkiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pana Andrzeja Chodkowskiego, głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Panią Marię Feiger, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Panią Aleksandrę Hadzik, prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Europarlamentarzystę pana Czesława Siekierskiego, który zaszczycił nas swoją obecnością. Dostaję tutaj sygnały od pani prowadzącej, że muszę się skracać, więc chciałbym wszystkich przedstawicieli Sejmu, Senatu, posłów Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli ambasad, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, przedstawicieli samorządów, w szczególności wójta gminy Trzebownisko, pana Lesława Kuźniara, z podziękowaniami za pomoc przy organizacji dzisiejszego wydarzenia. Witam wszystkich przedstawicieli organizacji rolniczych, instytutów naukowych, uczelni wyższych, zarząd i członków Rady Programowej Fundacji. Witam również naszych partnerów, partnera strategicznego Grupy Orlen, głównego partnera forum KWS Polska, partnera technologicznego Orange Polska oraz pozostałych partnerów forum i również głównych patronów medialnych TVP Info, Polskie Radio 24, Rzeczpospolitą i Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz pozostałych patronów medialnych i wszystkich wystawców Europejskiego Forum Rolniczego. Oczywiście nie możemy zapominać również o osobach bardzo ważnych dla naszego wydarzenia, czyli członków rodziny Józefa Ślisza, marszałka Senatu pierwszej i drugiej kadencji, współtwórcy Rolniczej Solidarności, którego osoba gromadzi nas tutaj od 2002 roku. Serdecznie witam. Życzę państwu udanych i owocnych obrad i miłego pobytu w Jasionce i do zobaczenia za rok.